Drogi przyjacielu, musiałem napisać do ciebie ten krótki list, aby ci powiedzieć, jak bardzo troszczę się o ciebie i jak bardzo mi na tobie zależy. Widziałem cię wczoraj, jak rozmawiałeś ze swoimi przyjaciółmi. Czekałem na ciebie cały dzień, mając nadzieję, że zechcesz porozmawiać ze mną. Dałem ci zachód słońca, aby zakończył twój dzień i chłodny podmuch wiatru, abyś odpoczął i czekałem. Nie przyszedłeś, to mnie zraniło, ale nadal cię kocham, ponieważ jestem twoim przyjacielem. Widziałem cię zeszłej nocy śpiącego i chcąc dotknąć twoich brwi, rozlałem światło księżyca na twoją twarz. Znowu czekałem, chciałem przyjść, abyśmy mogli porozmawiać. Mam tak wiele ci do powiedzenia. Obudziłeś się i pobiegłeś do pracy. Moje łzy były w deszczu. Gdybyś tylko mnie posłuchał, kocham cię. Próbuję ci to powiedzieć przez błękit nieba i zieloną trawę. Szepcę ci to w liściach, na drzewach i w kolorach kwiatów. Wykrzykuję to w strumieniach górskich. Ubrałem cię w ciepłe promienie słońca i nasyciłem powietrzem i zapachem natury. Moja miłość do ciebie jest głębsza niż ocean, większa niż największa potrzeba w twoim sercu. Proszę cię, porozmawiaj ze mną. Proszę, nie zapomnij o mnie. Chciałbym podzielić się z tobą tyloma rzeczami. Nie będę ci więcej przeszkadzał. To jest twoja decyzja. Ja ciągle na ciebie czekam, ponieważ jesteś dla mnie bardzo cenny. Kocham cię, twój przyjaciel Jezus. Dziękuję. Ciekawy list, prawda? Na czasie, dla wszystkich. I właśnie o tym, przyjacielu, chciałbym dzisiaj rozmawiać z wami. Może nie rozmawiać, bo kazanie to jest monolog, to nie jest dialog. Ja będę mówił, ale ja będę mówił o swoich przemyśleniach, o swoich spostrzeżeniach, kim jest Jezus Chrystus i co dla nas zrobił. Ale zanim zaczniemy rozmawiać o Jezusie, zanim zaczniemy studiować słowa z Biblii, te moje rozważania nazwałem pomostem zbawienia. Pomostem dla nas wybudowanym przez Jezusa Chrystusa ze śmierci do żywota. Chciałbym, żebyśmy sobie zadali pytanie, po co Jezus Chrystus przyszedł na świat? W liście apostoła Pawła do Galacjan w 4 rozdziale i 4 wersecie są takie słowa, że gdy nastało wypełnienie czasu, to Bóg zesłał Syna. Po co ten Pan Jezus przyszedł na świat? I w Ewangelii Łukasza w 19 rozdziale jest odpowiedź na to zadane pytanie. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 14 rozdział. Przepraszam, 19 rozdział. Nie 14, tylko 19 rozdział Ewangelii Łukasza. I 10 werset, króciutki. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. A co zginęło? Czy coś zginęło na tym świecie? Czy nie? To myśmy zginęli. Na początku Biblii, już w 3 rozdziale Księgi Rodzaju, czyli pierwszej Księgi Mojżeszowej, jest opisany upadek ludzi. Upadek dwójki ludzi, Adama i Ewy, czy Ewy i Adama. Jezus Chrystus przyszedł po to, żeby wybawić nas właśnie z tego marazmu,
który przygotował nam szatan, zgotował nam szatan. Ta misja Jezusa Chrystusa, bo to jest Jego misja, ja bym ją chciał tu opisać w formie pomostu. Pomostu, którym jest Jezus Chrystus. Ale pomostu, który zbudowany jest na 7 filarach. I pokrótce chciałbym te filary opisać, chciałbym je pokazać, które to są tak bardzo istotne filary tego pomostu, ale jednocześnie musimy sobie zdawać sprawę, że wszystkie te filary są bardzo ważne i gdyby zburzyć jeden z tych filarów, to cały pomost by runął. A więc te 7 filarów spina cały pomost i ratuje nas przed zagładą. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale możemy przeczytać, że Ewangelia Jana 14 rozdział czytamy takie słowa. 14 rozdział i 6 werset czytam. Odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga, prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. W tym pojęciu drogi to jest, mieści się również ten pomost. Bo chcę powiedzieć, że szatan wykopał taką przepaść, taki dół między nami a Bogiem przez wprowadzenie grzechu na świat, że sami nie jesteśmy w stanie przez ten dół, przez tę przepaść przejść. Możemy tylko wpaść na dół i tam już zostać. To tym, kto nas próbuje ratować i wybudował ten pomost na 7 filarach, jest Jezus Chrystus. Ale jak prorok Izajasz mówi o tej przepaści? Otwórzmy może księgę proroka Izajasza. I w 59 rozdziale księgi Izajasza czytamy takie słowa. Właśnie na potwierdzenie tego, co powiedziałem o tej przepaści. Rozdział księgi Izajasza, proroka, 2 werset. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze. To jest ta przepaść. Nasze grzechy, nasze winy odłączyły nas od Boga i utworzyły tą przepaść, ale winien temu wszystkiemu jest szatan. To szatan zasiał grzech i wprowadził grzech na ziemię. I jakie są te filary, o których chcę mówić? Pierwszym filarem jest inkarnacja Jezusa Chrystusa. Inkarnacja, czyli narodzenie, narodzenie Jezusa Chrystusa. Nie nowonarodzenie, tylko narodzenie. Czy Jezus Chrystus musiał się narodzić? Właśnie w tym liście apostoła Pawła do Galacjan apostoł Paweł pisze o tym, że przy wypełnieniu czasu przyszedł. Ale przeczytajmy, bo są fragmenty w Piśmie Świętym, w których Bóg pokazuje, jakie to jest ważne dla kogo? Dla nas. I w Ewangelii Jana, pierwszy rozdział i pierwszy wers, przepraszam, pierwszy rozdział i 14 werset Ewangelii Jana, czytamy takie słowa. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 14 werset. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Ujrzeliśmy chwałę, jaką ma jedyny syn od ojca, pełne
pełne łaski i prawdy. Czyli to sam Bóg przyszedł do nas. Słowo ciałem się stało, a to słowo było pierwszy rozdział i pierwszy werset pisze: na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Czyli Pan Jezus jako Bóg przyszedł na świat do nas. A dlaczego? Otwórzmy list apostoła Pawła do Filipian. I w drugim rozdziale listu apostoła Pawła do Filipian i czytam od piątego wersetu. Takiego bądźcie względem siebie usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym być równym Bogu. Swoją boskość Pan Jezus zostawił w niebie, przyszedł tu jako człowiek. Lecz wyparł się samego siebie i przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Pan Jezus odłożył swoje bóstwo i przyjął ludzkie ciało. A dlaczego przyszedł, jeszcze raz zadam to pytanie, dlaczego Jezus przyszedł na świat? Żeby ratować człowieka, ale w jaki sposób? W jaki sposób? Urodził się i co dalej? Zobaczmy drugi filar. Co dalej Pan Jezus w tym temacie robi? Co działa? Drugim filarem, pierwsze jest inkarnacja. Drugim filarem jest bezgrzeszne życie. I w liście apostoła Pawła do Hebrajczyków, czy do Żydów, czytamy takie słowa. Czwarty rozdział listu apostoła Pawła do Hebrajczyków i 15 werset. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. I jeszcze może pierwszy list apostoła Piotra, pierwszy list apostoła Piotra, pierwszy rozdział i 19 werset. Apostoł Piotr pisze tak. Może od 18 przeczytam. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Tu jest podkreślone, apostoł Piotr podkreśla, że Jezus Chrystus był niewinny i nieskalany, czyli bezgrzeszny. Powiedzmy sobie, dlaczego było takie konieczne, bezgrzeszne życie Jezusa Chrystusa? Bo nas zbawił. Bo jakby zgrzeszył, to by był jednym z nas. Tak. Prawda? Mimo, że był Bogiem, ale jakby zgrzeszył, to by był jednym z nas. A szatan robił wszystko, żeby go zbałamucić, żeby go zwieść. Tuż po chrzcie na pustyni przez 40 dni pościł, modlił się i tam był już kuszony. Na początku swojej misji. Dlaczego konieczne było bezgrzeszne życie? Aby udowodnić, są trzy takie rzeczy. Aby udowodnić, że zachowanie 10 przykazań Bożych przez ludzi jest możliwe, jeśli spolega się całkowicie na mocy Bożej. Samemu nic nie zrobimy, ale jeżeli spolegamy na mocy Bożej, i to jest to, o czym Krzysiu mówił, wiara Jezusa. Pan Jezus był całkowicie oddany woli Bożej, mocy Bożej
i on nie zgrzeszył. On żył i nie zgrzeszył. Aby stać się bezgrzesznym zastępcą umierającym na miejscu winnego człowieka. To było bezgrzeszne życie Pana Jezusa. I aby tym, którzy dziś przyjmują Chrystusa, umożliwić życie w doskonałym posłuszeństwie przez wiarę, ale w ścisłej więzi z Bogiem. Taki był sens bezgrzesznego życia Jezusa Chrystusa. To był jeden z koniecznych filarów. Pierwszy to było inkarnacja, drugie bezgrzeszne życie. Trzecim filarem było ukrzyżowanie. I przeczytajmy sobie może z listu apostoła Pawła do Rzymian tekst, który przedstawia tą sprawę w ten sposób. List apostoła Pawła do Rzymian, 5 rozdział. I 8 werset. Bóg zaś daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Pan Jezus umarł nie za sprawiedliwych, tylko za wszystkich, za grzeszników. Nawet się mówi, że zdrowi nie potrzebują lekarza. A Kościół to jest takim zbiorowiskiem ludzi, którzy potrzebują pomocy, tak jak Jadzia mówi, ludzi chorych. Czy my jesteśmy zdrowi wszyscy? Jakbyśmy byli zdrowi, to nie potrzebujemy Jezusa, nie potrzebujemy szpitala. Śmierć Jezusa na krzyżu za nasze grzechy, za to, co czytaliśmy w tym 8 wersecie 5 rozdziału listu do Rzymian, jest centralnym punktem całej Biblii, całej Ewangelii. Bo bez śmierci krzyżowej nie byłoby jakby odpuszczenia win. Dlaczego śmierć była konieczna? W liście do Rzymian w 6 rozdziale, 23 wersecie czytamy, że albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. A więc jeżeli zapłatą za grzech jest śmierć, no to ta śmierć nam była przypisana. To tak jak czytaliśmy w wersetach, że to Pan Jezus wziął na siebie nasze winy. A w jaki sposób wziął na siebie? W prorok Izajasz w 53 rozdziale swojej księgi, wróćmy do proroka Izajasza, do 53 rozdziału, to jest rozdział poświęcony Jezusowi Chrystusowi. Proroczy rozdział, bo to prorok Izajasz żył przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. I w 6 wersecie czytamy: wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan dotknął Jego karą za winę nas wszystkich. I w podobnym tonie wypowiada się apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków. Otwórzmy jeszcze list do Hebrajczyków. Trochę dużo tych wersetów, ale chcę tu jakby udokumentować to, o czym mówię. List apostoła Pawła do Hebrajczyków, 2 rozdział i 9 werset. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa
ukoronował go chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. A więc Pan Jezus umarł za każdego z nas. Dlaczego ta śmierć była konieczna? Bóg mógł skazać przecież człowieka za grzech na wieczne potępienie. Miał taką możliwość Bóg? Zgrzeszyłeś, za grzech jest śmierć, zapłatą za grzech jest śmierć. Ponosisz tego konsekwencje. Drugim wyjściem, bo Bóg miał takie wyjście, że mógł obalić, zmienić swój święty, sprawiedliwy zakon. Mógł zmienić? Nie mógł zmienić, bo Bóg jest święty i zakon jest święty. Zostało jedno jeszcze rozwiązanie. Sam zginąć, sam umrzeć za nasze grzechy. I wybrał właśnie dla nas najlepsze rozwiązanie, ale dla siebie bardzo bolesne. I dlatego plan zbawienia został opracowany przed założeniem świata i Pan Jezus zgodził się, że jeżeli człowiek zgrzeszy, to On poświęca swoje boskie życie za nas. Czwarty filar, zmartwychwstanie. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. Piętnasty rozdział pierwszego listu do Koryntian i trzeci i czwarty werset. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został z martwych zbudzony według pism. I co przez zmartwychwstanie my zyskujemy, zmartwychwstanie Jezusa? Przez zmartwychwstanie Jezus pokonał śmierć. Przez zmartwychwstanie Jezus objawił moc przebaczenia grzechów i upewnił nas, że jak On zmartwychwstał, to my też zmartwychwstaniemy. I o tym czytamy w Ewangelii Jana w 14 rozdziale. O tym czytamy w Ewangelii Jana w 14 rozdziale. I 19 wersecie. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Jezus Chrystus przez zmartwychwstanie pokonał śmierć, pokonał grzech i dał nam gwarancję naszego zmartwychwstania, że my również zmartwychwstaniemy. Piąty filar to wniebowstąpienie. I o wniebowstąpieniu możemy przeczytać Jan 20, Ewangelię Jana, 20 rozdział i 17 werset. Tu mówi akurat do niewiast, które przyszły do grobu. Rzekł jej Jezus, nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im, wstąpię do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Tu jeszcze nie wstąpił, ale mówi, że musi wstąpić. Nie dotykaj mnie, mówi do Marii, jeszcze nie wstąpiłem. Ale mamy naocznych świadków, którzy widzieli, jak Pan Jezus wstępuje do nieba. I w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, w
daję takie polecenie, ale po raz ostatni, ale weźmiecie moc, od ósmego wersetu czytam, pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy wstąpi na was, będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. To były ostatnie słowa Jezusa Chrystusa do zgromadzonych uczniów i ludzi. A gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. A gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich. I rzekli, mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Tu Pan Jezus wstąpił do nieba. A nie mógł zostać już na wieki z nami, z ludźmi? A czemu? Miał jeszcze do wykonania misję, prawda? Jest kilka punktów, dlaczego Pan Jezus musiał wstąpić, czemu było konieczne w niebo wstąpienie. Pierwsze, aby otrzymać pieczęć Bożej aprobaty zbawczej misji na ziemi. Pan Bóg musiał zaaprobować tą zbawczą misję Jezusa, uznać ją po prostu. Aby zaświadczyć przed całym wszechświatem, że zajmowane przedtem miejsce po prawicy Ojca prawnie do Niego należy. Aby zesłać dar Ducha Świętego na czekający zbór. Bo On nie pozostawił nas sierotami, jak to mówi, ześle pocieszyciela innego jak ja. Aby zapewnić nasze wniebowzięcie w ostateczny dzień i powiedział odchodząc, że idzie przygotować nam miejsce, a jak przygotuje, wróci po nas. I aby przystąpić do następnej części zbawczego dzieła, to jest do arcykapłańskiej służby i orędownika. I przechodzimy do szóstego filaru, do kapłaństwa w niebiańskiej świątyni, do kapłaństwa Jezusa Chrystusa. I w liście apostoła Pawła do Hebrajczyków mamy teksty, które właśnie o tym mówią. Ósmy rozdział listu apostoła Pawła do Hebrajczyków. I dwa pierwsze wersety. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. I dalej pisze, że nie musi składać ofiar, bo została złożona jedna ofiara, krwawa i ta najświętsza i ta właściwa. Czy sama śmierć na krzyżu nie byłaby wystarczająca, bo przecież to była ofiara doskonała? Czy musi jeszcze orędować za nami i jeszcze musi tam się wstawiać? Jak myślicie? Wstawia się za ludźmi jakimi? Grzesznymi. Grzesznymi i powołuje się na swoją krew, swoje cierpienie i bierze nas w obronę. Ale pokazuje swoje bezgrzeszne życie. W jaki sposób? List do Rzymian. Otwórzmy jeszcze list do Rzymian. I ósmy werset. Listu do Rzymian. I przeczytajmy może od 31 wersetu. Ósmy rozdział od 31 wersetu. Cóż wtedy na to powiemy, jeśli Bóg za nami,
któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy, ten przecież wstawia się za nami. To jest orędownicza służba Jezusa Chrystusa. I może jeszcze dwa fragmenty. Rzymian 5 rozdział. Dziesiąty werset. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. I może jeszcze jeden tekst. 8 rozdział i 13 werset. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Filar 7. Drugie przyjście. Ostatni filar, na którym stoi ten pomost, który jest przerzucony między śmiercią, naszą śmiercią, a żywotem, czyli zbawieniem. I otwórzmy jeszcze raz list apostoła Pawła do Hebrajczyków. I dziewiąty rozdział. I tam takie wspaniałe słowa na zakończenie tego dziewiątego rozdziału możemy przeczytać. Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy Go oczekują. Wspaniała informacja dla nas, wspaniała nowina. Tak jak odchodził, co opisane jest w Dziejach Apostolskich, w taki sam sposób przyjdzie. W Ewangelii Mateusza, jeszcze otwórzmy Ewangelię Mateusza, bo tam możemy przeczytać o przyjściu w chwale. 25 rozdział Ewangelii Mateusza. I czytam od 31 wersetu. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów i ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie Król tym po swojej prawicy: pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. To są ci, którzy są wierni Jezusowi Chrystusowi. To był pomost zbawienia wybudowany na 7 filarach, a tym pomostem jest Jezus Chrystus. I może króciutko, czym ten pomost jest dla mnie?
Co Pan Jezus uczynił dla mnie? Dla mnie przyjął ludzkie ciało i dziś chce być ze mną. Czytała o tym w liście Esterka. Dla mnie żył bezgrzesznym życiem, abym w nim zwyciężył grzech. Za mnie umarł i zapłacił karę za moje grzechy. Dla mnie zmartwychwstał, zapewniając mi zbawienie. Dla mnie wstąpił do nieba, gdzie jest moim obrońcą. Wstawia się u Ojca za mną na mocy swojej krwi, aby moje grzechy były mi darowane. Chrystus przyjdzie jeszcze raz, by zabrać mnie do domu swego Ojca w niebie. Amen.